sprawa jest banalnie prosta. Stoimy tak jak stoimy, tutaj widzicie, tu są rampy. Musimy stanąć pod rampę numer 3. Tak jak widać, tam jest rampa numer 3. Pod tą rampę musimy stanąć. Widzieliście, sprawa była banalnie prosta. To jest sposób, który wszystkim polecam. W sensie, że robimy oberka i obracamy się na drugie lusterko. Najprostszy system. Bierzemy seal, czyli plombę i cofamy do końca. Podjeżdżam pod rampę, przełączyłem na młotki. Idę teraz zanieść klucze i plombę. Biorę wszystko, zamykam auto. Wbijam chłodnie na pracę ciągłą. I idę. Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli chodzi o podjeżdżanie pod rampę, to musimy pamiętać o tym, od najważniejszej rzeczy. Zawsze należy sobie robotę ułatwiać. Więc jeżeli mamy możliwość cofać pod lewe, na lewe lusterko, pamiętajcie, że warto się obrócić, nawet tak zwanego obera zrobić, czy banana, wywinąć po prostu autem, jeżeli pozwala nam na to ładunek oczywiście, bo nikomu nie polecam przy 24 czy tam 22 tonach się obracać tak na chama. Ale jeżeli macie troszkę mniej, nie wiem, nawet 15 czy 18 ton, można powiedzieć, że toleruje się, jeżeli jest duży łuk. Warto zrobić obrócić się na prawe lusterko całym składem i wtedy spokojnie na lewe lusterko można cofnąć pod tą rampę. To jest bardzo dobry sposób, każdemu polecam. Jeżeli nie jesteście pewni, jeżeli chodzi o prawe lusterko, to jak najbardziej na lewe lusterko. Nawet cofnąć przez pół placu, tak żeby tym lewym lusterkiem sobie wcofać, bo wtedy możecie wystawić głowę za szybę i zobaczyć, jak wychodzi Wam ten manewr. A prawe lusterko to jest raz wychodzi, raz nie wychodzi, trzeba bardzo, bardzo się pilnować. W Anglii czasami zdarzają się rampy, że są na prawe lusterko, wtedy jest lepiej czasami 5 razy wychodzić. Ja to nie uważam, to wstyd nawet 10 razy wyjść z samochodu i sprawdzić, jak to wszystko idzie. A jak nie jesteście pewni, to nawet poprosić kogoś, żeby Wam pomógł, wyszedł i krzyknął, jak będziecie tam przesuwać inną naczepę. Warto jest poprosić o pomoc. Ja nieraz prosiłem o pomoc i nie czuję się tym tematem zhańbiony. Także też Wam polecam. Zaczynacie śmiało, pytajcie każdego po kolei, kogo tylko możecie. To żaden wstyd. Z tym Was zostawiam. Trzymajcie się. Cześć.